Cześć, witam. Papa z taką ja tu go, odcinek 48. W tym tygodniu na koniec każdego dnia nadrabiamy zaległości z poprzedniego tygodnia. Dzisiaj pierwsza zaległość, czyli odcinek 48 z taką ja tu go. Nie będę wam żadnych wyjaśnień składał, bo wam to na nic. Po prostu jest odcinek do nadrobienia i nadrabiamy. 1000 punktów, dokładnie 1004 punkty i będzie rank 29. Thanksgiving to obecny holidayek. No nie znajdę tu już nic, co mógłbym użyć. Więc zaczynamy. Wziąłem zamówienie specjalne pita, kane i coś tam dalej jeszcze było napisane. Nowe to mamy kostki słodkich ziemniaków. Kostki słodkich ziemniaków to jest ostatnie co na Thanksgiving. Co na Thanksgiving w Takomiya to go jest. Co ja tu chciałem? Nic nie chciałem. Mogę ewentualnie podpatrzeć, ilu tych klientów jeszcze jest. Mam rank 29, czyli powiedzmy, że jeszcze połowa holidayków przed nami. 4 srebra są. No, perfekty są. Klientów jest, no, 55. Czyli jedna osoba więcej niż połowa. Ok, więc właśnie przebijamy połowę klientów. Przebiliśmy właściwie. W poprzednim odcinku przebiliśmy połowę klientów do odblokowania. W tym odcinku będzie druga taka osoba. Z tej drugiej połowy. 13 zamówień. Z 15 zdobyta. Ok. Jakbym miał wszystkie zamówienia, to w dniu dzisiejszym miałbym 16 zamówienie, a dwa zamówienia kiedyś nie wyszły. Jeśli chodzi o odblokowania różnych rzeczy na stałe, no to tak, mamy 6 tych miseczek z dipsami, 4 z chipsami, do tego są dwie posypki. Bułka raz, mięsa mamy wszystkie, a nie, bo to są i bułki i mięsa w jednym osiągnięciu są, ale wychodzi na to, że albo bułka, albo mięso jest do odblokowania, no i do tego 4 sosy. Dobra, nie wiem, może wołowina będzie? A nie, stek. Tak, losowo wybrałem mięso, nie to mięso. Dawno nie zdobyliśmy żadnych nowych chipsów czy dipsów. Jak to się nazywa? Pita con refritos. Idzie Trishna. Ostatnio to ja dla was wybrałem tą taką minę tu głównie. Dzisiaj nadrobiamy zaległości, które no są do nadrobienia. Pita con refritos dla naszej Trishny. Ok, i teraz kroimy. No i pytanie, które będzie pierwsze. To tutaj. I tutaj pita. Sosik. Teraz pomidory oraz no guacamole.
do tego ryż. Zaraz przepójdę po zamówienie czwartej, w sumie już teraz to zrobię. Taylor. Indyk. Wstawimy wołowinę do drugiego zamówienia specjalnego. Tu jeszcze potrzebne są ziemniaki. Kwadracika. I tyle. Teraz chipsy. Chipsy i dipsy. No Mary, jesteś nową osobą. Perfekta u ciebie nie ma. W taką mini to go nigdy nie wiem jak perfekty wychodziły. Po prostu wiem, że wychodziły. Te 30 perfektów to wyszło tak jak wyszło. Nie wiem jak. Oprócz tego, że mogę przypuszczać, że po prostu tak dokładnie mi te zamówienia wychodziły. To poczeka zamówienie i ja się zajmę tymi pozostałymi. Indyk miał być do... Wow. Krój to. Teraz mogę to... do pita wsadzić. Dobrze, i jak się zaczyna? Zaczyna się od fasolki. Do tego jest sos kwaśny. Potem jest jeszcze cebula i coś dalej. Pita con refritos. Jeszcze raz zamówione. Fasolka znowu, ale najpierw cebula. Czyli fasolka, cebula i na końcu sos. No ja nazywam marchewkowym. Ale też to może być paprykowy sos. Tu ma być. Okej. Teraz tu zamówienie naszego drugiego klienta, czyli Taylora. Nie, Taylor jest trzeci. Druga jest Trishna. Dwie gwiazdki. Już mi nie wyszło zaczekanie. Nie mogłem inaczej. Johnny. O, wołowina. Okej, 48, czyli piątek, dobra, closer sam zamówi. Sos ciemny. Ryż. I jeszcze raz to samo, co już nałożyłem, czyli Rico. Czyli no te pseudochlebki. To będę wyrzucał. Kurczak tu ma być. Bardzo wolno robię te zamówienia w taką i nie mam jak robić szybciej. Chciałbym robić i musiałbym się musiałbym to porobić szybciej. To tu. Jeszcze raz zamówienie specjalne. Zaczynam od fasolki. Do tego jest sos kwaśny. No. Kwaśna śmietana raczej. Cebulę. Mógłbym już do wszystkich zamówień porobić te zestawy. Te zamówienia. Bo i tak już nie będzie seteczek zbyt dużo za to czekanie. Ale nie będę teraz tego robił. Jeszcze raz. Zrobić to mogę
jak w zamienie siódme zbiorę mięso. Do siódmego zamówienia, jak wezmę za to mięso, to wtedy zajmę się zamówieniem czwartym. A teraz właśnie ma to znaczenie, że dobra, akurat chipsy tu i tu są to same, ale ja tam mam zamówienie piąte, które ma wyjść. Akurat przy okazji nam to wyszło, że to mamy. Mamy czwórkę, a nie piątkę. Jest nie po kolei. Piątka z czwórką zamienione. Dobra. I teraz jeszcze nie to, tylko dokładnie to. Fasolka i tu Greg zamawiał. Nie wiadomo dlaczego, ale nie ma znowu zaczekanie. A raczej wiadomo dlaczego. No już się zdążył naczekać. Prosty. Jepe. Jepe, jepe. Jalapeno y loco. Wracamy do gry. Wiadomo, że z tego to zamówienia nie zrobię. Z surowym mięsem. Potrzebujemy frytki. I do tego znowu cebula. Pięknie. Pięknie, może nie jest estetycznie pięknie, ale pięknie przez dobranie właściwych składników. I we właściwej kolejności. Tu nie będzie perfekta raczej seteczki za chipsy. Skoro nie było awesome, no to właśnie tam nie ma setki. Pierwsze zamówienie w dniu dzisiejszym, gdzie setki nie zdobyłem w ostatniej klasie. Czas na zamówienie Rico. Rico, Rico, Rico. Chciałbyś, widzę coś tutaj takiego pysznego, więc ci to pyszne coś nakładam. Do tego ryż i no pomidory czerwone. Mogłyby być, nie wiem, zielone pomidory, ale zielone to są niedojrzałe. Rico. No i ponownie za chipsy nie wyszło. No i teraz gierka show i do zobaczenia w odcinkach następnych. Dzisiaj tylko ten jeden odcinek z Tokomi, a tu go wychodzi, nie? Bo jak zaległości, no to nie robię więcej odcinków niż tyle, co po prostu jest do nadrobienia. W zaległościach tak mam, tak będzie. Nie będzie więcej odcinków niż tyle, co po prostu się nie odbyło wcześniej. Tak, no dawaj to. Było pewne, że wpadnie, tylko nie było wiadomo, ile jeszcze się poodbija. Za dużo się nie odbijało. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!